prezesów firm, a także do osób zarządzających różnymi organizacjami pozarządowymi docierają takie dziwne wiadomości od różnych podmiotów, w których to wiadomościach te podmioty grożą zawiadomieniem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jakichś nieprawidłowościach w danym podmiocie. Jednocześnie te podmioty zaznaczają, że za drobną opłatą, a opłata nie zawsze jest bardzo drobna, bo mówimy tutaj o tysiącach złotych, są w stanie z zamiaru do złożenia takiego donosu się wycofać. W związku z tym no, mamy tutaj prosty przykład szantażu, któremu przedsiębiorcy w żadnym wypadku nie powinni się poddawać, ponieważ to szantażystów tylko zachęci do podejmowania dalszych prób tego rodzaju działań. Takie zachowanie jest w polskim prawie nie jest penalizowane, ponieważ mamy groźbę wszczęcia postępowania karnego skierowaną do kogoś, możemy traktować tak jak groźbę bezprawną. Natomiast groźbą wszczęcia postępowania administracyjnego, zagrożonego karą administracyjną, nie jest traktowana jak groźba bezprawna, a zatem nie jest karalne samo z siebie.